Karol Malinowski, naczelnik OSP Starej Juchy, i Adrian Milewski, lider grupy Yama, są przed naszymi mikrofonami. Witam panowie. Witamy. A dzisiaj będziemy rozmawiać o takim przedsięwzięciu, któremu na imię Yama Eurotrip 2016, i to jest bardzo mądra nazwa, którą postaramy się rozszyfrować. O co chodzi w tej całej Yamie? Bo Yama jako taka to już 3 lata działalności, prawda? Tak, Yama powstała w 2012 roku, a tak naprawdę powstała 2007, później ją reaktywowaliśmy, ale po 3 latach działalności doszliśmy do wniosku, że trzeba uderzyć dalej. Piąć się wyżej, a żeby to zrobić, trzeba też się pokazać. To jest pierwsze. Po drugie, chodziło o to, żeby przyciągnąć do siebie inną młodzież, a no, jak jesteśmy zamknięci w Starych Juchach, no to jesteśmy widoczni, ale też może nie za bardzo. A po drugie, żeby to zrobić, trzeba w jakiejś atrakcyjnej formie to zrobić, więc doszliśmy do wniosku właśnie kiedyś i wracając w sumie chyba ze Szczytna z Adrianem, że musimy coś zrobić na szerszą skalę, i stąd powstał pomysł w ogóle wyjazdu, żeby wyjechać na zachód, robić to, co lubimy, czyli zajmować się warsztatami kuglarskimi, pierwszej pomocy, fire show, w sumie w zasadzie w formie flash moba, wyjść do ludzi, zdobyć materiał filmowy, zdjęciowy, wrócić tutaj, porobić kilka fajnych wystaw, spotkań z młodzieżą w szkołach, tylko po to, żeby później ich przyciągnąć do siebie i żeby razem z nami działali w formie aktywnej, z dala od używek, od problemów, od komputerów. Też. Czyli to ma być po prostu taki wyjazd na zachód w celu zbierania materiałów, tak? Tak, najprościej mówiąc wygląda to tak, że wyjeżdżamy na 9 dni, jesteśmy w Poznaniu najpierw, później w Amsterdamie, w Antwerpii i w Brukseli, w Paryżu i na koniec w Hanowerze. I mniej więcej w każdym mieście robimy to samo, czyli wybieramy sobie jakieś takie miejsce, gdzie jest najwięcej turystów i najwięcej... Czy na ulicy gdzieś tam, na placu? Tak, na jakimś tam placu, takim największym, gdzie po prostu będzie najwięcej ludzi, i zaczynamy przeprowadzać tam otwarte dla wszystkich warsztaty kuglarstwa, tańca z ogniem, pierwszej pomocy. Podczas tych warsztatów zbieramy z tego materiały zdjęciowe i filmowe. Później wracamy tutaj do nas, mamy całe wakacje na przygotowanie czegoś z tych materiałów, naszykujemy wystawę fotograficzną taką dużą i powstanie film o dzieleniu się pasją, i później z tymi materiałami ruszamy dalej, czyli mamy wystawy fotograficzne. Pierwsza wystawa jest w Starych Juchach w bibliotece. Też dodam, że biblioteka w Starych Juchach jest partnerem naszego przedsięwzięcia. Później wystawę mamy w Wydmina w pubie Art Kino, później jesteśmy bodajże w Orzyszu w Domu Kultury i jesteśmy też w Ełku w Bibliotece Miejskiej.